7 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Policja bada okoliczności zdarzenia na terenie elektrowni. Mężczyzna spadł tam z 9 metrów i poniósł śmierć na miejscu. W Bełchatowie skontrolowano działające escape roomy. Kolejni pijani kierowcy zatrzymani. Wczorajsze uroczystości Święta Trzech Króli. Damian Nowak będzie najprawdopodobniej nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury. Ślisko na chodniku. Policja przypomina o obowiązku odśnieżania dachu. Sportowe zmagania rocznika 2010. Poznaliśmy datę rewanżowego spotkania PGE z Chris Treflem. Ostatni dzień zimowej przerwy. Z 8 zaplanowanych zagrają 7 przygotowania GKS-u do rundy. Bełchatowska policja otrzymała przed godziną 12 zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na terenie bełchatowskiej elektrowni. 47-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, najprawdopodobniej pracownik którejś ze spółek zależnych lub współpracujących z PGE GiEK SA, spadł z wysokości 9 metrów i poniósł śmierć na miejscu. Na razie nieznane są szczegóły tego zdarzenia. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Po tragedii w Koszalinie, w której śmierć poniosło 5 nastolatek, w całym kraju trwają kontrole escape roomów. W Bełchatowie taka działalność zarejestrowana jest w 3 miejscach. Kontrole trwają od soboty. Bełchatowska Państwowa Straż Pożarna przez weekend skontrolowała 2 z nich. Dzisiaj miał być kontrolowany ostatni punkt, ale okazało się, że tam ze względów zdrowotnych właściciela działalność nie jest prowadzona od kilku tygodni. W 2 skontrolowanych punktach Straż Pożarna wykryła łącznie 10 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 3 z nich dotyczyły dróg ewakuacji. Straż nałożyła też 1 mandat. Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg nieprawidłowości dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym ujawniliśmy 3 przypadki nieprawidłowości związanych z ewakuacją. Natomiast są to drobne jakieś nieprawidłowości dotyczące oznakowania dróg ewakuacyjnych, palnego wystroju tych dróg. Nałożyliśmy 1 mandat karny. W chwili obecnej trwa postępowanie administracyjne w obydwu przypadkach. My z kamerą odwiedziliśmy jeden z działających pokoi zagadek w Bełchatowie. Tu działa monitoring, a drzwi do pokoju, jak zapewniają właściciele, nigdy nie są zamknięte na klucz i w razie potrzeby gracze natychmiast mogą go opuścić. Straż w zasadzie do samego pokoju nie miała żadnych zastrzeżeń. Mówiła, że w pokoju jest wszystko bezpiecznie. Mieliśmy kilka takich drobnych uwag odnośnie drogi ewakuacyjnej, żeby tam usunąć pewne panele z sidingu, więc jesteśmy w trakcie usuwania ich. Tak poza tym strażacy przejrzeli wszystko bardzo dokładnie z każdej strony. Pokazaliśmy wszystko, jak wygląda gra, jak wygląda sam pokój, jak wygląda monitoring i jak my widzimy grupę, że grupa w każdej chwili może z pokoju wyjść, więc tutaj oni są w tym pokoju, natomiast nie ma takiego fizycznego zamknięcia. Gdyby się coś działo, ktoś by się wystraszył, poczuł dym, panikę, prawda? W każdej chwili może nacisnąć klamkę, wyjść z pokoju, a celem gry jest wyjście z pokoju nie używając tej klamki, bo jest też inny sposób, więc nie ma tutaj takiej sytuacji, że grupa w razie awarii nie jest w stanie się wydostać z pokoju. Także strażacy powiedzieli, że jest to wszystko ok. Escape roomami interesuje się nie tylko straż. Lokale odwiedzane są również przez policję. Mimo apeli i prowadzonej medialnie kampanii nadal zatrzymywani są nietrzeźwi kierujący. Tylko w miniony weekend policja na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowała 2 takie przypadki. Miniony weekend policjanci zatrzymali prawo jazdy 2 nietrzeźwym kierowcom. Godne pochwały jest to, że coraz częściej społeczeństwo reaguje na zagrożenia powodowane przez amatorów jazdy na podwójnym gazie. Dzięki takim postawom wspólnie eliminujemy z naszych dróg potencjalnych zabójców. Do kierowców apelujemy o trzeźwość i rozsądek. Na drodze jest ślisko niebezpiecznie. Rankiem 5 stycznia 2019 roku policjanci z bełchatowskiej drogówki zauważyli Volkswagena Passata, którego kierujący na widok radiowozu pośpiesznie zaparkował auto i zaczął się oddalać. Wkrótce okazało się, że 48-letni mieszkaniec Bełchatowa chciał uniknąć odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości. Policyjne badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu.
4 stycznia 2019 roku, tuż po godzinie 19, dyżurny bełchatowskiej policji został poinformowany o zdarzeniu w miejscowości Kurówek w gminie Zelów. Zgłaszający podał, że kierujący Oplem Astrą, jadący z przeciwnego kierunku, wpadł w poślizg i obracając się wokół własnej osi, wpadł do rowu. Świadek odjechał z miejsca zdarzenia, kiedy upewnił się, że kierującemu nic się nie stało. Policjanci ustalili, że 44-letni mieszkaniec Zelowa miał w swoim organizmie 2 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty. Policję cieszy fakt, że społeczeństwo coraz częściej reaguje na zagrożenia powodowane przez nietrzeźwych kierowców. Godną naśladowania postawą wykazał się niedawno mieszkaniec Warszawy, który jechał ulicą Czaplińską w Bełchatowie. Około godziny 15.20 zauważył Hondę, której tor jazdy wskazywał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. O swoich przypuszczeniach poinformował policję i jechał za tym autem aż do przyjazdu policji. Wkrótce okazało się, że kierujący 22-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu. Dzięki takiej zdecydowanej postawie być może na drodze nie doszło do tragedii. Od nabożeństwa w kościele na osiedlu dolnośląskim rozpoczęły się uroczystości Święta Trzech Króli w Bełchatowie. Najbardziej widowiskową część uroczystości był orszak, który przeszedł ulicami miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy po przebieraniu za postacie związane z narodzeniem Jezusa, za króli, którzy obdarowali dzieciątko mirą, kadzidłem i złotem oraz postacie historyczne, najpierw uczestniczyli w nabożeństwie, później wyruszyli w przemarsz ulicami miasta. Orszak otwierali trzej królowie, były też anioły, dworki oraz żywe zwierzęta, rydwane i dorożki. Po drodze uczestnicy docierali do stacji, w których były odgrywane tematyczne scenki. Orszak dotarł do ogrodów parafii na Kościuszki, gdzie na uczestników czekała święta rodzina. Obszerna relacja z uroczystości zaraz po teledniu. Damian Nowak będzie najprawdopodobniej nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury. To nieoficjalne informacje, a samego powołania jeszcze nie ma. Damian Nowak to obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 i były wiceprzewodniczący Rady Powiatu w poprzedniej kadencji. Mandat uzyskał z list PO. Damian Nowak najprawdopodobniej zostanie nowym szefem Miejskiego Centrum Kultury. Z tego, co udało nam się ustalić, były już w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi tej placówki. Urząd Miasta póki co nie zaprzecza i nie potwierdza. Na razie nie ma jednak podpisanych dokumentów. Otrzymaliśmy jedynie informację, że są czynione kroki w kierunku powołania nowego dyrektora placówki. Policja przypomina o konieczności odśnieżania dachów i usuwania tworzących się sopli lodowych. Zgodnie z prawem obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków. W związku z intensywnymi w ostatnich dniach opadami śniegu policjanci nawiązują kontakt z administratorami obiektów wielkopowierzchniowych i przypominają o obowiązku odśnieżania dachów z zalegającego śniegu, tak aby zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom, które miały miejsce w przeszłości. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków powinni zadbać o usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli, wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie. Zima w pełni, był śnieg, trochę deszczu i mróz. Jaki jest tego efekt? Śliskie ulice, chodniki i drogi osiedlowe. Piesi dzisiaj mieli sporo problemów przy poruszaniu się. Trzeba było bardzo uważać, by się nie poślizgnąć. I tu przypominamy o obowiązkach właścicieli posesji i zarządcach nieruchomości, położonych w sąsiedztwie drugich chodników. Śnieg czy lód trzeba usuwać zarówno przed budynkami użyteczności publicznej, jak i prywatnymi posesjami. Za jego nieusunięcie można dostać mandat. To jednak nic w przypadku, gdy pojawi się prawdziwy problem. Gdy na nieodśnieżonym chodniku dojdzie do wypadku, w którym ucierpi przechodzień, wówczas poszkodowany może domagać się odszkodowania od osoby, która nie dopełniła swoich obowiązków. W hali widowiskowo-sportowej KWB Bełchatów został rozegrany w sobotę turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2010. Rywalizowało ze sobą 16 drużyn reprezentujących kluby z całej Polski. Zawodnicy zostali podzieleni na 4 grupy, w których rywalizują w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, Pucharze Polski i Ekstraklasie. W tym roku troszeczkę inna formuła. Gramy już na miejsca, natomiast nie są to stricte mecze o miejsce X, natomiast gramy sobie w grupach. Liga Europy, Liga Mistrzów,
Puchar Polski oraz Ekstraklasa. Oczywiście to następuje po fazie grupowej, która miała wyłonić drużyny, które trafią do danej grupy. Jest to w kolejności miejsc, żeby również gdzieś tam maksymalnie zbliżyć poziom wszystkich zespołów do siebie w fazie tej, że tak powiem, pucharowej. Bełchatów w turnieju reprezentowany jest przez drużyny z GKS-u Bełchatów oraz Akademię Piłkarską Soccer. Emocje sięgały zenitu. Organizacja takiego turnieju to ogromne przedsięwzięcie, które nie byłoby możliwe bez udziału sponsorów i zaangażowanych rodziców. Bardzo się cieszymy, że udało nam się tutaj wspomóc. Jakże ważna tutaj inicjatywa, bo troszeczkę się nie zgodzę z panią, że 2010 to taki nie... To jest właśnie nadzieja nasza, od tego, od czego trzeba zacząć. Także na pewno tutaj biega drugi Lewandowski bądź Błaszczykowski, na pewno. Mój syn również ma rocznik 2010, ale jesteśmy w ogóle z innego miasta, mieszkamy teraz w Warszawie. Ja jestem reprezentantem firmy Helios Polska, farby takie Żywice, kleje. Pierwszy raz wspomagamy tutaj turniej, ale myślę, że nie ostatni. Zawsze wspieraliśmy takie inicjatywy i myślę, że dalej będziemy to robić. Organizacyjnie bardzo dobrze zorganizowane, powiem szczerze. Ilość drużyn i jakość tych drużyn jest naprawdę wspaniała, trzeba to powiedzieć, i szapoba dla organizatorów. Jesteśmy bardzo zaangażowani, ponieważ nasze dziecko gra tutaj jako rocznik 2010. Jesteśmy sponsorem. A jak emocje? Cały czas są emocje, wszyscy przeżywamy, kibicujemy. Zwycięzcą Ligi Mistrzów została drużyna z Nicz Pruszków. Ligę Europy wygrali chłopcy z Widzewa Łódź. Warto dodać, że druga drużyna GKS Bełchatów zajęła drugie miejsce w tych rozgrywkach. Ekstraklasę Legia Soccer wygrała. Bełchatowski Soccer na drugim miejscu, a rozgrywki Pucharu Polski wygrał GKS Bełchatów 1. Organizatorem turnieju są GKS Bełchatów oraz rodzice chłopców trenujących w klubie GKS. Mistrzowie Polski poznali datę rewanżowego spotkania z Treflem Gdańsk. Mecz odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. Poznaliśmy datę rewanżowego spotkania PGS Skry z Treflem Gdańsk. Przypomnijmy, że to pierwsze spotkanie w ramach Plus Ligi miało odbyć się w Gdańsku, ale ostatecznie gospodarza zmieniono. W hali Energia PGS Skra okazała się lepsza i pokonała rywali z Pomorza po tiebreaku. Warto też dodać, że Mistrzowie Polski okazali się lepsi również w meczu Ligi Mistrzów oraz o Super Puchar Polski. Kolejny mecz PGS Skry z Treflem zaplanowano 20 stycznia w niedzielę o godzinie 14:45 w Ergo Arenie. Warto dodać, że to nie ostatnia potyczka PGS Skry z Treflem w tym sezonie. Kolejny raz obie ekipy zmierzą się 14 lutego również w Ergo Arenie, ale w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Poniedziałek jest ostatnim dniem zimowej przerwy dla piłkarzy PGE GKS-u Bełchatów. Zawodnicy pierwszy trening mają zaplanowany we wtorek o godzinie 16. Dobiega końca długa przerwa zimowa pierwszej drużyny PGE GKS-u Bełchatów. Jak informują włodarze klubu, piłkarze realizują obecnie tzw. rozpiski o charakterze rozruchu do właściwych przygotowań. Inauguracyjne zajęcia sztab szkoleniowy brunatnych zaplanował na wtorek 8 stycznia o godzinie 16. Trening czwartej drużyny drugiej ligi ma się odbyć na boisku ze sztuczną murawą Miejskiego Centrum Sportu. Od tego dnia na testach przy sportowej przebywać mają ofensywni zawodnicy, pomocnicy Tomasz Dzida i Wiktor Putin oraz napastnicy Sebastian Szerszeń i Kamil Żylski. Z pierwszym zespołem będzie także trenował 16-letni napastnik drużyny PGE GKS-u Bełchatów występującej w Centralnej Lidze Juniorów Dawid Kocyła. W ramach przygotowań do rundy wiosennej bełchatowianie mieli zaplanowane 8 spotkań kontrolnych. Już wiadomo, że do jednego z nich na pewno nie dojdzie. Bełchatowski klub otrzymał informację, że zaplanowany na 16 lutego sparing z GKS-em Katowice nie odbędzie się. Powodem tej decyzji jest potwierdzenie przez pierwszoligowca obozu w Turcji, co zmieniło plany katowiczan. Na razie nie jest zaplanowany inny mecz brunatnych w zastępstwie wyjazdu do stolicy Górnego Śląska. Na 16 lutego zaplanowano zresztą wcześniej sparing z Sokołem Aleksandrów Łódzki. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.